Jezusa chcesz? Ale jak będziesz chciał, to powiesz. A draża. Z kokosu draż, kokosowy taki. Kokosem daje, bo z kokosu jest. Ale jak będziesz chciał, to powiesz. Nie denerwują cię te świerszcze? Świerszcze mniej. Bęcio, bo tak se myślę, może tu zarzuć, bo tu chyba nie ma ryb. Rybaka nie ma. Ci, może uciekł. Wiedział, co robi. O, aloć, ale wstrętne są te robale. Się odezwała. Ojejka, no i co? I ty tego żywego robaczka na ten chat? Nie, nie. Ja nie mogę patrzeć, jak się męczy zwierzęta. Na tego biednego faceta, to się męczy 30 lat z tobą, to jakoś możesz patrzeć. Bęć! Boże, Bęcia, a co ty tu? Co? Tu buziak leżał. Se wzięłaś. O. No zobacz, jak ten robaczek patrzy na ciebie tymi larwimi ślepiami. Tak patrzy, patrzy, taki oczadziały, tak patrzy. I mówi, wypuść mnie, a spełnię twoje trzy życzenia. Mi wystarczy jedno. Bęcio, czy on ciebie nie wzrusza? Ręczaj, nawet nie wiem, czy to jest głowa, czy dupa. Bęcio, jak ty możesz nie wiedzieć takich rzeczy? Co z ciebie za wędkarz jest? Dobra. Będę łowił na ciasto. Chyba, że mnie też na litość weźmie. Zadowolona? Oj, bardzo. Ja w ogóle dziękuję ci, Bęcio, żeś ty mnie na te ryby wziął. Oj, inni mężowie nie zabierają swoich żon. Ty na przykład taki Janusz, on by w życiu swojej krychy na ryby nie zabrał. Co prawda zabrał ją na Teneryfę. Krychę to ja bym też na Teneryfę zabrał. A mnie? Ciebie wziąłem na ryby. Wiesz co? Następnym razem na te ryby musimy koniecznie moją mamusię zabrać. Właśnie miałem proponować. Bęcia, dlaczego jak ty złowisz rybę, to ją wrzucasz z powrotem do wody? To tylko jedna jest? Tak. Jest jedna i dzielimy się z tym wędkarzem z drugiego brzegu, nie? Oj, zimno mi. Pójdziesz mi po polar? Gdzie jest? W Multipli. Nie możesz normalnie powiedzieć w aucie? Po co te złośliwości? No dobrze, no to pójdziesz mi do auta po polar. Weź mój. O. A tobie nie będzie zimno? Ty mnie grzejesz wystarczająco. Bęcio, bo ja na koncept wpadłam. Jak opróżnimy ten napój, to włożymy do środka list, wrzucimy butelkę w falę, ktoś zupełnie nieznajomy ją odnajdzie. O, będzie jak na filmach. Co byś napisał? Ratunku. A ty się nie boisz, że jak przyjdzie burza, to cię piorun porazi przez tą wędkę? Aha, ja widziałam coś takiego w telewizji.
Ja kiedyś w telewizji widziałem, jak facet babę w piwnicy poćwiartował. Bo ja żart wymyśliłam. O. O. Dajesz, Karol. Wędkarski. O, branżowy. No, dajesz się też pośmiać. Jakie są moje ulubione ryby? Najbardziej to lubię duże karpie. A, sumy, sumy. Sumy, wiesz. Ja rozumiem. Po prostu jestem w szoku, że tobie jeszcze Strasburger nie zaproponował duetu. A jakie tutaj są największe ryby? Amury. Iko, jak pięknie. Amury, runo. Runo, runo. Kaczmarczkiewicz. Najlepszy jest. Oj, siku mi się chce. Gdzie tu jest toaleta? Za recepcją koło windy. Prawda, jak ty coś. Jak cicho. Niech to trwa. Niech to trwa. Jak robiłam siku, to znalazłam grzyba. Nie wiem, do lekarza idź. Cudny. Oj. A Bęcio, a co to jest? Haczyk. A to? Też haczyk. A to takie nowe, nieodpakowane jeszcze. Czekaj, ja wiem. To jest... ja sama. No. Błaszczak. Błyszczak. Błystka. Błystka. To jest błystka. Błystka. Tak. Ty, a na co ci tyle tych spływaków? Spławików. Ręcia, czy ty non-stop musisz coś gadać? Mors. A ja po prostu nie chcę, żebyś zasnął. Ale Ręcia, ja nie prowadzę samochodu. Ja trzymam sobie wędkę. Przyjechałem tutaj nad wodę wypocząć, zrelaksować się, pobyć odrobinę w ciszy. Czy możesz to uszanować? Możesz to? Bo ja nie wiedziałam. To już wiesz. No proszę bardzo. Pobądźmy se w ciszy. Zróbmy to. Przecież ja po prostu nie miałam tej wiedzy. Teraz mam tą wiedzę, no i proszę. I jest tak, jak marzyłeś. Warto w marzenia wierzyć. Po prostu zawiodła komunikacja. Gdybyś mi powiedział, to ja bym wiedziała i by było. Tak jak teraz. Powiedziałeś, proszę. Cisza. Ta-dam. Jesteśmy my i cisza. Cicho, oj, jak cicho. Wszędzie, cicho wszędzie. Zamknij w końcu ten dziób. Cisza. Jesteśmy my i cisza i świerszcz, no i grzyb. Ty słyszysz jak bóbr kłodę kąsa. Nie słyszę, Ręcia, nic nie słyszę, tylko ciebie non stop słyszę. Co chwila coś, tylko kłapię tym
Boże, jeden... No to weź tego dzikusa, nadziej na tego błystka. Dzikuna na błystka. Bęcio, ty się przyjechałeś tu relaksować. Ty się trzymaj planu. Bęcio? Benedykt? Matko. Bęcio! Bęcio! Pod łapak zostawiłeś! Podbierak, kurwa!